Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej ClimoWool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest piątek, 25 sierpnia, Tobiasz Krakowski. Dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy? Trzecia Droga prezentuje kandydatów w wyborach. 30 lat Kaliskiej Straży Miejskiej. Influencerki przyjadą do Kalisza. Już w sobotę Charity Ride with the Stars. Przed nami koncertowy weekend. Kaliski Triathlon po raz piąty w naszym mieście. Politycy Trzeciej Drogi, czyli Komitetu Łączącego PSL i Partię Polska 2050 Szymona Hołowni, zaprezentowali swoich kandydatów w okręgu kalisko-leszczyńskim. Politycy walczą o głosy wyborców nie tylko z rządzącym Prawem i Sprawiedliwością, ale i to może przede wszystkim z kandydatami innych ugrupowań opozycyjnych. Jak chcą się od nich odróżnić? To może tak oficjalnie powiemy. Poseł Andrzej Grzyb na miejscu numer 1, ja Barbara Oliwiecka na miejscu 2, na liście naszej i Jarosław Zielonka na miejscu 3. A na dalszych miejscach działacze Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego z całego regionu, przedsiębiorcy, samorządowcy, rolnicy. Wśród nich obecny starosta kaliski Krzysztof Nosal. Z jakim programem idzie Trzecia Droga? Na tej liście wspólnych spraw znalazły się oczywiście prawa kobiet, które teraz są bardzo gwałcone. Są odpartyjnienie państwa, to jest bardzo duży problem, z którym spotykamy się na każdym szczeblu funkcjonowania naszego państwa, ale oczywiście na szczeblu krajowym jest to bardzo wysoko patologiczne. Mamy również reformę edukacji. Mamy, co jest bardzo ważne, zieloną transformację. Są też i również obszary, tego nie ukrywamy, w których mamy nieco odmienne poglądy, ale to właśnie jest urok koalicyjnych komitetów wyborczych, że w niektórych sprawach możemy mieć odmienne zdanie i to też Państwu w sposób otwarty tutaj sygnalizujemy. Ale nie dotyczy to tych zasadniczych kwestii, które zostały zapisane. Dziś kandydaci mówili też o swoich prywatnych powodach, dla których startują w tych wyborach. Ponieważ nie mogę znieść biurokracji, która jest w tej chwili właśnie w urzędach, kiedy nic nie można załatwić, sami urzędnicy rozkładają ręce. Ja mam takie marzenie, żeby Polska stała się krajem normalnym. Krajem, w którym politycy rozwiązują problemy, a nie je tworzą, wkraczając w kolejne obszary naszego życia. Były też zaskakujące osobiste deklaracje. Że jeśli zdobędę mandat posła, to w przeciągu kadencji moje roczne uposażenie poselskie, czyli 150 tysięcy złotych, przekażę na doposażenie jednostek OSP. Barbara Oliwiecka z Trzeciej Drogi startuje z pozycji numer 2, podobnie jak Karolina Pawliczak z list Koalicji Obywatelskiej. Dziennikarze pytali, dlaczego zwolennicy opozycji mieliby oddać głos na Oliwiecką, a nie Pawliczak. Dla mnie liczy się skuteczność, a nie rozmowy, nie gadanie, nie obietnice. W swojej pracy radnej myślę, że zaprezentowałam to, że nie obawiam się występowania w obronie wszystkich ludzi, którzy mają jakiś problem, jakieś potrzeby. Nie nam decydować, na kogo oddać głos. Moim zadaniem jest przekonać Was, Państwa wyborców, do tego, żebyście mi po prostu zaufali i dali szansę. Andrzej Grzyb był pytany, czy współpraca Koalicji Obywatelskiej z Agrounią i start Michała Kołodziejczaka z list KO może odebrać PSL-owi głosy rolników. Agrounia w naszym regionie działała bowiem dość prężnie. Proszę Państwa, 17% rolników wypowiedziało się, że to ma znaczenie dla nich, że przeszedł pan przewodniczący Kołodziejczak do Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy pozostali stwierdzili, ponad 78%, że to jest zły ruch. Kandydaci Trzeciej Drogi twierdzą, że ich plan minimum w okręgu to 2, a nawet i 3 mandaty poselskie. Na razie, uwzględniając obecne sondaże, jest to bardzo ambitny plan. W tej chwili, podobnie jak i inne komitety, zbierają głosy poparcia pod swoimi listami. Pilnują porządku w mieście, pomagają bezdomnym, ratują zwierzęta i organizują różne akcje edukacyjne.
Mowa o Straży Miejskiej, która w Kaliszu służy już od ponad 32 lat. W związku z obchodzonym jubileuszem przyszedł czas na podsumowanie tego czasu oraz na specjalne odznaczenia. W Kaliszu Straż Miejska działa od 1991 roku. Obecnie pracuje w niej 38 funkcjonariuszy i 10 pracowników administracyjnych. Każdego roku jednostka przyjmuje około 6 tysięcy zgłoszeń. Święto Straży Miejskiej to doskonała okazja do wyrażenia uznania dla Państwa za dotychczasową pracę i osiągnięcia. Życzę Wam sukcesów w dalszej pracy, satysfakcji oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Podziękowania również kieruję do władz miasta Kalisza za dotychczasową współpracę, wsparcie w realizowanych przez nas działaniach. Strażnicy miejscy konsekwentnie realizują zadania w trzech najważniejszych obszarach. Dbają o porządek publiczny i w ruchu drogowym, zapewniają bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży oraz działają na rzecz ochrony środowiska. Ich praca jednak nie należy do najłatwiejszych. Często jesteście na tej pierwszej takiej linii, można powiedzieć, z naszymi mieszkańcami, którzy też pewnie czasami potrafią być bardzo trudni, wymagający, ale też często mają pretensje i to właśnie Wy jesteście czasami adresatami tych interwencji. Tak? Także ja oprócz tego wszystkiego i do tych życzeń oczywiście Pana Komendanta się dołączał. Chciałbym życzyć Państwu tej cierpliwości, którą wykazywać muszą się nie tylko strażnicy, ale wszyscy urzędnicy pracujący tutaj w Kaliszu. Chciałbym, żeby ten nasz urząd, ale również Straż Miejska w ten sposób właśnie byli odbierani w Kaliszu, że jesteśmy takim przyjaznym urzędem, ale również przyjazną Strażą Miejską. Podczas uroczystej odprawy na wyższe stopnie służbowe awansowali młodszy specjalista Joanna Sobczak na stanowisko specjalisty oraz starszy strażnik Robert Tomczak na stanowisko młodszego specjalisty. Natomiast strażnicy, którzy z jednostką związani są od 30 lat, odebrali odznaki okolicznościowe i listy gratulacyjne. W ten sposób wyróżniono kierownika Jacka Kryształa, starszego inspektora Pawła Napierałę i starszego inspektora Jana Szymczaka. Ciężko było przez te 30 lat, ale no cóż mamy zrobić? No, Straż Miejska jest powołana do dbania o porządek, czystość i spokój na terenie miasta Kalisza. No, wielu od nas kolegów odeszło, nowi przychodzą. Zachęcamy, są wolne miejsca. Praca jest może niewdzięczna, ale może niektóre osoby są skłonne do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Przez te 30 lat Straż Miejska przeszła transformację zarówno pod względem wizualnym, jak i kompetencyjną. Są jednak sprawy, które się nie zmieniają, a o tym najlepiej wiedzą strażnicy z długoletnim doświadczeniem. Problemy są podobne, aczkolwiek z duchem rozwoju społeczeństwa się to zmienia, ale problemy zawsze pozostają te same. Problemy międzysąsiedzkie, problemy zaśmiecania, parkowania są niezmienne od samych początków do dnia dzisiejszego i myślę, że przez następne lata będą bardzo podobne. Wszystkim awansowanym i odznaczonym strażnikom gratulujemy, życzymy wytrwałości, osobistych i służbowych sukcesów, a także uznania w oczach społeczeństwa. Już jutro, w sobotę od południa na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu po raz czwarty na zaproszenie Fundacji Pomaganie jest Trendy pojawią się gwiazdy, aby zmierzyć się w konkurencjach motoryzacyjnych. A wszystko to na rzecz oddziałów neonatologii w regionie. Imprezę swoją obecnością miał uświetnić Dariusz Michalczewski, legenda boksu. Niestety z uwagi na kontuzję nie przyjedzie do Kalisza. Pojawią się za to mające rzesze swoich fanów influencerki, m.in. Julia Żugaj. Widzimy się na evencie w Kaliszu, na evencie Charity Ride with the Stars. Słuchajcie, to będzie pierwszy rajd w moim życiu. Trochę się stresuję, nie powiem, że nie, ale to wszystko w szczytnym celu. A właśnie naszym celem jest wsparcie oddziałów neonatologii w szpitalach województwa wielkopolskiego. Mój turniej zaczyna się o 15:30, a zaraz później będziemy jechać na promenadę, gdzie będę odbijała swoje dłonie w Alei Gwiazd, więc to też będzie pierwsze takie wydarzenie w moim życiu. Jeśli chcecie być z nami i potrzebujecie więcej informacji, to tu zostawiam Wam profil, na którym je znajdziecie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Oprócz Julii pojawią się Magdalena Stępień i Adrianna Śledź. Imprezę poprowadzi Vanessa Rojewska oraz najpopularniejszy polski dziennikarz biznesowy Łukasz Smolarski z programu Biznes Misja. Impreza już jutro od 12. Pierwszy mototurniej odbędzie się o 13.30. Na 14.30 zaplanowano otwarcie strefy ślizgów dla publiczności. W trakcie imprezy będzie można również oddać krew, pomagając w ten sposób m.in. ofiarom wypadków. Od 16.30 będzie można zdobyć autografy i zrobić sobie zdjęcia z gwiazdami. Motoryzacyjnym partnerem wydarzenia jest kaliski salon Toyota Mikołajczak, a od 18.30 na małej plaży w Szałem after party. O 20.00 wystąpi tam DJ Adams. Wstępem na imprezę jest cegiełka zakupiona w cenie od 10 zł na małej plaży w Szałem do piątku włącznie lub w dniu imprezy w cenie od 25 zł. Fundusze w całości zostaną przekazane na zakupy na rzecz położnictwa kaliskiego szpitala. To będzie naprawdę muzyczny weekend w Kaliszu. Już jutro na pływającej scenie na rzece przy teatrze wielki koncert z okazji Święta Rzeki Prosny. José Torres z Filharmonią Kaliską przeniosą nas w gorące kubańskie rytmy, a w niedzielę wyjątkowy recital na rewitalizowanym głównym rynku. A już dziś na scenie na rzece przy teatrze będzie można podziwiać młode talenty uczestników Akademii Instrumentów Dętych Roztrąbiony Kalisz. Od 16.00 trwa Estrada Młodych, a o 20.00 wielki finał, który uświetni zespół Dizzy Boys i Górnicza Orkiestra Dęta z Konina z solistami. A jutro w sobotę w tym samym miejscu o 20.00 rozpocznie się koncert José Torresa. Usłyszymy tradycyjną muzykę kubańską w wydaniu symfonicznym, oczywiście z udziałem Filharmonii Kaliskiej. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie i prosto z Kazimierza Dolnego chciałbym zaprosić na nasz koncert symfoniczny José Torres i Havana Dreams symfoniczny z orkiestrą symfoniczną w Kaliszu pod batutą maestro Rubén Silva. Będzie to bardzo, bardzo latynoski program i za pośrednictwem nagrania chciałbym zaprosić wszystkich kaliszanin do spotkania 26 sierpnia w Kaliszu. Serdecznie zapraszam. José Torres. I to nie koniec muzycznych wrażeń. W niedzielę po południu warto wybrać się na główny rynek. Przygotowujemy muzyczne niespodzianki dla kaliszan, dla turystów odwiedzających nasze miasto. Chcemy jak najpełniej wykorzystać ten czas, gdy fortepian znajduje się tu przed ratuszem. I już w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia o 17.00 wystąpi Hania Derej, utalentowana młoda kompozytorka, pianistka, zdobywczyni licznych nagród. Ona przyjedzie specjalnie do Kalisza właśnie, żeby wystąpić wspólnie z bratem Kubą Derejem. Razem są członkami zespołu Muzyczni Tułacze i tydzień później będą mieli swój koncert również w Kaliszu. Także zachęcamy, będzie na pewno jazz, będzie muzyka rozrywkowa, także można spędzić miłe niedzielne popołudnie tutaj przed ratuszem przy dźwiękach fortepianu zewnętrznego, którym będziemy mogli się cieszyć jeszcze do 4 września. I w tym czasie będziemy również organizowali inne koncerty, o których będziemy informować na bieżąco, ale zachęcamy również oczywiście do spontanicznych występów, do testowania tego sprzętu. Chcemy, by każdy tak naprawdę mógł spróbować swoich sił jako pianista. Zachęcamy serdecznie, fortepian jest dostępny od 8 do 22 każdego dnia. Kolejne recitale w poniedziałek o 19.00 i w środę również o 19.00. Przypominamy, że fortepian dostępny jest dla każdego. Kto jednak chciałby wystąpić na zorganizowanym koncercie, powinien napisać do Kancelarii Prezydenta Miasta na adres kpm@um.kalisz.pl. A w niedzielę kaliski triatlon. Po raz piąty Śmiałkowie zmierzą się z pływaniem w rzece Prośnie, z malowniczą trasą kolarską oraz z trasą biegową wzdłuż rzeki. W tym roku również wystartuje sztafeta prezydencka, ale z małą niespodzianką.
Wydarzenie z roku na rok nabiera rozpędu i na stałe wpisało się już w kalendarz miłośników triatlonu z całego kraju. Wiele osób dzięki kaliskiej imprezie zaczęło swoją przygodę z tą wymagającą dyscypliną, a format sztafet pozwala wziąć udział w triatlonowym wyzwaniu drużynom. Przykład idzie z samej góry. Już po raz czwarty na starcie zobaczymy prezydenta Kinastowskiego i wiceprezydenta Kulawinka. W tym roku niestety bez wiceprezydenta Podsadnego, który musiał zrezygnować z udziału z uwagi na kontuzję. Myślę, że to jest impreza naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ponieważ żeby tam w tym w miarę takim dobrym czasie gdzieś tam z przodu tutaj skończyć ten triatlon, no to z kanapy się tego nie zrobi. Chociaż jestem przekonany, że jest dużo osób takich rzeczywiście sportowo prowadzących tryb życia, tak jak między innymi my, którzy startujemy tutaj w sztafecie. Przy takim drobnym, można powiedzieć, przygotowaniu jesteśmy w stanie wystartować i taką imprezę również ukończyć. Chcielibyśmy poprawiać swoje czasy, to jest stricte, wynika to z podejścia do sportu. No sport właśnie jest tą formą rywalizacji i każdy gdzieś jak nie walczy z czasem, to z przeciwnikiem. To napędza, ta adrenalina rośnie, jak się stanie, gdzieś tam ma się wskoczyć do wody, czy jak się wejdzie w rower, to się człowiek zapomina o tych problemach i daje z siebie tyle ile może. No ja mam też zadanie, chciałbym złamać może 20 minut, czy to się uda na tym dystansie. Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek niezmiennie będzie rozpoczynać sztafetę od przepłynięcia 950 metrów w rzece Prośnie. Odda pałeczkę prezydentowi Kinastowskiemu, który przejedzie 45 km na rowerze, a biegowy finisz 10,5 km przypadnie aspirant Edycie Marciniak z kaliskiej policji, doświadczonej biegaczce, uczestniczce imprez biegowych, krajowych i zagranicznych. Warto kibicować tym zawodnikom, którzy zdecydowali się na to, żeby w Kaliszu wystartować. Tak jak już było to powiedziane, wiele z tych osób trenuje praktycznie cały rok po to, żeby z imprezy na imprezę poprawiać swoje wyniki, rekordy. Także jest spora grupa uczestników, którzy mimo, że startują, można powiedzieć, w tych triatlonach jako amatorzy, są, można powiedzieć, profesjonalistami. Kilkaset zawodników zmierzy się na dwóch dystansach, jednej ósmej i jednej czwartej długości Ironmana, a dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu na czas imprezy. Kwestia zaparkowania i zamknięcia ulic. Ulice będą zamknięte od godziny 8.30, czyli od godziny 8.30 na trasie triatlonu nie wjedzie żaden samochód poza samochodami policyjnymi i organizatora. To są wymogi nie nasze, są ustawowe, tak więc nikt tego nie może przeskoczyć. A tymi ulicami są przede wszystkim ulica Sportowa, ulica Łódzka na odcinku Szlak Bursztynowy-Warszawska, ulica Warszawska na całej długości, droga wojewódzka numer 470 na odcinku od granic Kalisza do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Skarszew. A poza zmaganiami sportowymi dorosłych będzie także towarzyszący imprezie bieg dla dzieci. Najmłodsi będą musieli pokonać 15 przeszkód na terenie Parku Linowego. Nie zabraknie oczywiście strefy expo, chilloutu czy animacji dla najmłodszych. Zachęcamy mieszkańców Kalisza do dopingowania zawodniczek i zawodników. Przypominamy, start w niedzielę o 9 w okolicach kaliskiego akwaparku. I na koniec sprawdźmy prognozę pogody. Wszystko wskazuje na to, że czeka na nas ochłodzenie i opady deszczu. Bądźmy dobrej myśli, że nie pokrzyżuje to planów na wydarzenie, jakie są dla nas przygotowane. A jak będzie w Kaliszu? Dziś wieczorem na termometrach 30 stopni, niebo będzie zachmurzone, zawieje słaby wiatr. W nocy temperatura spadnie do 22 stopni, synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Sobota zapowiada się chłodniejsza, na słupkach tęci 26 kresek powyżej zera. Niebo niemal całe w chmurach, a wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Noc znów deszczowa, temperatura spadnie do 19 stopni, uspokoi się wiatr. W niedzielę termometry pokażą 24 stopnie Celsjusza. Na niebie przewaga chmur. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni, ponownie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wiatr trochę będzie silniejszy niż za dnia. Poniedziałek zapowiada się deszczowy, o poranku temperatura oscylować będzie w okolicach 17 stopni, zawieje słaby wiatr. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, synoptycy zapowiadają znów opady deszczu.
I to wszystko, co na dziś przygotowaliśmy. Tradycyjnie zachęcam do zaglądania na nasz portal faktykaliskie.info. Tam przez cały czas wiadomości z miasta i regionu. Ja już się z Państwem żegnam, życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.